kolekcja jest o takiej świętości, która jest wokół nas, która pochodzi z natury, o świątyniach, jakimi są drzewa i o tej całej świątynności i niezwykłości, magiczności, która nas otacza, a być może na którą trochę mniej się zwraca uwagę w zabieganym świecie i dzieci mają szansę, młodzież, troszeczkę się skupić i skoncentrować na takim temacie no bardzo pięknym i delikatnym, czyli o naturze, która w jakiś sposób podtrzymuje nasze życie tutaj na Ziemi. Historie zostały przyniesione przez dzieci, które były uczestnikami wcześniej kronik sejneńskich. Przyniosły je ze swoich domów. Zapytały o nie swoje babcie, swoich dziadków oraz swoich rodziców, którzy jeszcze te historie słyszeli od swoich dziadków. Niektóre przeplatają się z takim rzeczywiście realnym światem przyrody, który towarzyszył domostwu, który towarzyszył sadom, lasom, ale też jest przeplecony przez tak naprawdę wyobrażenia o tych miejscach wtedy, kiedy te osoby były małe i wtedy, kiedy ten świat był taki cichszy i bardziej magiczny, kiedy trzeba było się w niego wsłuchać, żeby coś zobaczyć. I też staramy się w filmach zachować tą magię tej opowieści. Tworzymy 8 filmów, które będą właśnie o tym opowiadać. To są filmy oczywiście jak zwykle tworzone siłami całych sejneńskich rodzin i będą bardzo różne, bo będziemy sięgać i po mitologię, będziemy sięgać też po jakieś tajemnicze historie. Staramy się, żeby przyroda była wszechobecna w filmach, nie tylko na ekranie, ale też przynosimy gałęzie, malujemy je, przynosimy owoce, staramy się obserwować ich kolor, następnie dokładnie te elementy, które widzimy, które dzieciakom się podobają, które uważają, że są takie kluczowe dla tych opowieści, dla tego, co one sobie wyobraziły na temat tych opowieści, staramy się to przenosić bezpośrednio na animację. Też staramy się, aby wibracja tych elementów, typu liście, które gdzieś tam migoczą w jakimś świetle poranka, jakieś mgły, które osnuwają owoce, które wtedy zmieniają kolor, żeby te wszystkie elementy zostały przeniesione na te filmy. Ale najważniejsze, co jest, to jest właściwie to, że jest cały czas ten krwioobieg nasz sejneński. I że ciągle znajdujemy ścieżki do tego, żeby doopowiadać te historie, które są tak ważne do budowania, no nie wiem, nawet mogę powiedzieć śmiało, mitu tego miasteczka. W tej naszej kolekcji po raz pierwszy powstanie, oprócz filmów, które wydamy na pendrive'ach w sposób już nowoczesny, ponieważ rzadko kto korzysta już teraz z odtwarzaczy CD, wyda oprócz pendrive'a, powstaną też takie karty, księgi domowe, gdzie będą w różnych konstelacjach pozapisywane te maleńkie historyjki rodzinne, więc każdy będzie miał taką swoją piękną przyrodniczą kartę.